gmina zamierza kontynuować funkcjonowanie klas sportowych w szkole przy ulicy Chopina. Stąd no, trzeba mieć zaplecze oprócz sal pod dachem, także tego typu obiekty, które pozwolą na powiększenie, zwiększenie dyscyplin możliwych do uprawiania. A mają w tym pomóc cztery boiska. Do piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej i rzutnia do pchnięcia kulą. Poza tym w kompleksie za budynkiem szkoły podstawowej nr 2 znajdzie się m.in. skocznia, bieżnia i kort do tenisa ziemnego. Inwestycja będzie kosztować niemal 3 miliony złotych. Miastu udało się na ten cel pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie blisko miliona złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018-2019.